Witam Was. Kilka słów dzisiaj powiemy na temat przecinarki firmy Husqvarna. Model K770 to jest generalnie najnowszy model, który jest w tej chwili produkowany z tych małych przecinarek. Powiemy Wam na temat podstawowej obsługi oraz tego, do czego ta przecinarka może być wykorzystywana. Czyli może byśmy zaczęli od kwestii związanej z podstawową obsługą. Podstawowa obsługa to filtr i świeca. Dokładnie. No, żeby dostać się do filtra powietrza, mamy tak naprawdę tutaj trzy śruby. Chociaż warto wspomnieć o tym, że tych filtrów tak naprawdę, co może jest dosyć dziwne, nie powinniśmy czyścić. Tak? W momencie, kiedy pinarka nie osiąga pełnych obrotów albo są z nim jakiekolwiek problemy, no wtedy ten filtr wymieniamy. Jak często taki filtr wymieniać, no to już w zależności od tego, czy pracujemy tak naprawdę z wodą, bo pilarka jest do tego przystosowana, ma system, który rozprowadza wodę, jest od razu taki konektorek. Do podpięcia wody i tutaj jest jeszcze zawór, w którym regulujemy przepływ tej wody. Woda jest podawana bezpośrednio na tarczę podczas cięcia. Dobra, czyli tutaj mamy filtr. Ten filtr, pierwszy jest filtrem, odkręcamy te dwie śruby. Tutaj dostajemy się do tego filtra drugiego. Filtrowanie jest dwustopniowe ze względu na to, że przecinarką tnąc na przykład krawężniki czy kostkę brukową, bo głównie do takich prac jest dedykowany ten model, pracujemy w dużym zapyleniu, jeżeli pracujemy na sucho, także tutaj ta filtracja musi być bardzo, bardzo dokładna. I stąd właśnie to rozwiązanie, że są podwójne filtry. Czyli ten filtr papierowy przede wszystkim nadaje się do wymiany w momencie, w którym przecinarka traci moc. Tutaj mamy jeszcze też i świecę zapłonową, a świecę mniej więcej co jaki czas wymieniamy? No tak naprawdę w tej chwili w tych maszynach dwusuwowych powinniśmy świecę wymieniać profilaktycznie raz do roku, nawet jeżeli tą pilarką czy przecinarką czy wykaszarką mało pracujemy, raz do roku, tak? I to jest bardzo ważne ze względu na eksploatację modułu zapłonowego. Dobra, czyli to są jakieś podstawowe rzeczy. No, wspomnijmy może, że tutaj przecinarka jest przystosowana do pracy z tarczą o średnicy 350 mm, co pozwala tak naprawdę na przecinanie o grubości 125 mm, tak? Jeszcze to może za chwilę pokażemy, nie będziemy o tym mówić, ale jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, bo producenci tarcz produkują w swoich tarczach różne otwory montażowe, tak? No najczęściej spotykane są calowe, ale niestety są też takie tarcze, które mają ten otwór na 20 mm, tak? I wtedy się zaczynają problemy, bo jeżeli mamy na przykład przecinarkę, która jest przystosowana do tarcz o średnicy otworu o 20 mm, to potrzebujemy kombinować, kupować jakieś pierścienie redukcyjne, które potem często giną, ciężko je zamontować, no nie jest to tak świetnie dopasowane jak powinno być, mogą się pojawić jakieś wibracje. Tu w tym przypadku mamy od razu taki pierścień redukcyjny, który zaraz pokażemy. Ja sobie pozwolę to zdemontować. To jest ten element. W zależności od tego, którą stroną nałożymy go tutaj na ten wałek, na ten czpień, tutaj mamy 20 mm, a tutaj mamy, mamy jeden cal. I dzięki temu tak naprawdę możemy sobie to dopasować do tarcz. Tutaj mamy akurat tarczę z otworem calowym. Może z drugiej strony pokażemy. To nam teraz bardzo ładnie pasuje. Gdybyśmy mieli tarczę z otworem 20 mm, mam akurat taką redukcję przygotowaną, no wtedy po prostu wkładamy to w tą stronę. No bo tą redukcję w sumie wyjęliśmy z tej tarczy, czyli ona była wybita. Ale często tarcze nie mają takiej redukcji. Dobrze, tutaj tarczę mamy już założoną. Dokładnie, tutaj jeszcze może zdejmiemy tą osłonę, co jest ważne. Tutaj są frezy, jest to wyfrezowane, trzeba to oczywiście trafić tak, żeby nie było żadnych luzów. Tak, no i na koniec dokręcamy. No może i racja, to są maszyny raczej takie, którymi nie pracuje przeciętny Kowalski, tylko maszyny do pracy dla osób, które są profesjonalistami. No tutaj akurat założyliśmy też tarczę diamentową, więc taką, która ma zdecydowanie wyższą wytrzymałość od zwykłej tarczy ściernej. Dobra, czyli teraz proces tak naprawdę odpalania moglibyśmy sobie przejść. Tu jeszcze z ciekawostek to mamy tak. Wskaźnik, nie wiem czy to będzie widać, może ja odchylę się w tą stronę. O tak, wskaźnik ilości paliwa
i widać na zewnątrz, ile tego paliwa się znajduje. Sanie, wyłącznik i pompka. Zapłonu, pompka, wlew do paliwa, no i oczywiście ta końcówka do podawania wody. Pięć, sześć razy, tak, paliwo już mamy w tym grzybku. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, zawór dekompresacyjny. Wciskamy ten zawór, wyciągamy ssanie. To jest pierwsze odpalenie, ona jeszcze nigdy nie była odpalana, tak? Więc... Wpychamy ssanie, tylko pamiętamy o tym, że w tej chwili zawór dekompresacyjny znowu musimy wcisnąć. Czyli w tej chwili ona zassała paliwo, słychać, że silnik się odezwał. Po czymś takim ssanie wyciskamy i odpalamy już bez ssania. Ostatni element to jest kwestia obsługi paska napędowego, który znajduje się tu, czyli to jest element, który łączy silnik z tarczą w sensie napędowym. Pasek znajduje się właśnie tutaj w tej osłonie. Generalnie pasek podczas zużycia napina się sam, ale gdybyśmy go chcieli wymienić, wiadomo, odkręcamy trzy nakrętki, które są w komplecie, i tutaj jest taki schemat zero-jedynkowy. Rozpinanie napinacza tego paska w tej chwili po zdjęciu osłony. Czyli na zero jest rozpięty. Dokładnie. I wtedy go swobodnie wyciągamy. Wtedy go wyciągamy, nie wymaga to większych żadnych narzędzi, poza tym kluczykiem, który jest w zestawie, który zawsze mamy przy sobie. Okej. Dobrze, na coś jeszcze musimy zwracać uwagę przy tej... No najważniejsze jest dbanie o pamiętanie tak naprawdę o wymianach tego filtra powietrza. Jeżeli będziemy o tym pamiętali, nie powinno być z maszyną żadnych większych problemów. No wiadomo, to czy tniemy starczy, tniemy na sucho czy z wodą, no to już pozostawiamy tak naprawdę wykonawcom, to jest ich wybór. Są zwolennicy cięcia na mokro, są zwolennicy cięcia na sucho, są tarcze przystosowane do cięcia na sucho i na mokro. Natomiast jeżeli chodzi o to cięcie z wodą, bez wody pod kątem maszyny, to filtry w maszynach, taka ciekawostka, przy cięciu na mokro wytrzymują nawet i grubo ponad rok w firmach zawodowych, profesjonalnych. Natomiast przy cięciu na sucho kostki brukowej czy jakichś krawężników, czy to będą krawężniki granitowe czy brukowe, no czasami nawet jest tak, że jedna jakaś porządna budowa, czyli miesiąc, maksymalnie 3 miesiące przy cięciu na sucho, i taki filtr kwalifikuje się do wymiany. Okej, dobra, dziękuję bardzo.